Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serwera Nadora. W dzisiejszym nagraniu, tak jak obiecałem, pójdziemy sobie łapać Ursa Gradonmonta i przy okazji oczywiście sobie porozmawiamy. Bardzo Was przepraszam za delikatną obsuwę ogólnie z odcinkiem, ale nie spodziewałem się, że tak po prostu ułoży mi się ten tydzień, bo same chęci oczywiście na nagrywanie miałem, ale ciągle brakowało czasu. Dobrze, zanim przejdę w takim razie do odcinka, to żeby tradycji stało się zadość, to chciałbym przywitać nowych subskrybentów, którzy do mnie wpadli. Jest to Jakub Bajor, Matek Byczek, Stefan Październik, Wąż, Krzysiek P., Dawid Kowalewski, Pieszy, Stachu, Guzik oraz Tomasz Sob. Bardzo Wam chłopaki dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, no i mam nadzieję, że oglądacie oczywiście odcinek. No i co, przechodzimy do sedna odcinka, ale zanim to, no to oczywiście jeszcze rzeczy, które musimy posprawdzać. Pierwsza sprawa, no to jak widzicie, mała aktualizacja z levelem. Nie pamiętam, który miałem level ostatnio na odcinku. Jakoś zbyt wiele tych leveli tam nie wskoczyło za bardzo, bo wolę po prostu expit sobie powoli i się cieszyć z gry. No i co, sprawdzimy sobie teraz Tibia Coinsy, jak to wygląda w ogóle z ceną. Więc cena Tibia Coinsów w dalszym ciągu utrzymuje się w okolicach 100k. Parę dni temu cena spadła nawet w okolice 80k i w ogóle to nie szło do góry, także też było to moje zdziwienie, bo nie wiem, czy pamiętacie, te pierwsze dni serwera cena naprawdę poszybowała bardzo, bardzo w górę. No i teraz to się tak zatrzymało. Widzowie mnie tutaj wyprowadzili trochę z błędu, bo ja myślałem, że po prostu ta cena będzie cały czas szła bardzo do góry. Natomiast widzowie mnie wyprowadzili z błędu, że teraz na tych nowych serwerach to tak nie wygląda. Idzie do pewnego momentu cena w górę i później się to zatrzymuje. No i ostatnio troszeczkę ubolewałem, ponieważ musiałem uistować sporo Tibia Coinów, słuchajcie, na to, żeby mieć w ogóle za co expić. Także trochę mi było szkoda, no ale jak widzicie 387k mam w banku i jest to za sprawą taką, że właśnie przed chwileczką udało mi się sprzedać Slack Draga, pewnie shota widzieliście już na kanale, kto nie widział, no to może sobie oczywiście zobaczyć, udało mi się zdobyć Slack Draga. No i wystawiłem ofertę za 290k, bo ciągle mnie przebijali i tutaj ogólnie tak obstawiam, że prawdopodobnie, bo nie było tych ofert, ja to sprawdzałem dzisiaj przed odcinkiem, bo byłem też dzisiaj na tych czakojach, żeby zobaczyć ogólnie tam właśnie z tym itemkiem do oswajania, o czym Wam powiem za chwileczkę. W każdym razie była oferta za 300k i moja była za 290, więc prawdopodobnie ktoś wykupił te dwie oferty i wystawił drożej. Można i tak, ja jestem zadowolony z tych 300k, bo jak tylko udało mi się tego Slack Draga zdobyć, to wiedziałem, że nie będę chciał łapać ślimaka, że prędzej będę chciał kupić jakiś inny item na oswajanie innego monta, bo po prostu jako ślimak mi się nie za bardzo podoba. Jeżeli go robiłem, to tylko żeby mieć go do kolekcji montów i prawdopodobnie też na tej postaci tak będzie. Jest to postać, którą będę grał RPGowo, będę chciał robić różne outfity, monty i tak dalej. Teraz wiadomo, cena jest dosyć droga, więc nie jest to do końca opłacalne, ale będziemy sobie działać, nie? Ja sobie pozwolę jeszcze zobaczyć ogólnie Sweet Smelling Bait, bo właśnie interesuje mnie ten przedmiot. Wiecie co, powiem Wam, że może go kupię. Kupię go, sprzedałem item, więc też mi się coś tam należy, więc ja sobie go kupuję. Nie mam jeszcze Frontiera, będę robił na streamach na dniach, to na pewno się uda. No i ogólnie chciałbym Wam pokazać jeszcze cenę Bug of Apple Slice'a, bo pamiętacie, że bardzo by mi było szkoda tych 30k, bo za tyle właśnie kupiłem ostatnio Bug of Apple Slice'a. Liczyłem na to, że cena też spadnie, bo ten przedmiot jest niedrogi ogólnie na większości serwerów, to nawet za 200 GP pamiętam kupowałem. No i co, kupiłem ostatnio za 28 albo 29k, no i udało mi się złapać za pierwszym razem tak naprawdę, także bardzo się cieszę. Dobra, to sobie przerzucam, paczuszek żadnych nie mamy. No i co, będziemy myślę powolutku lecieć dalej. W takim razie przechodzimy już do takiego sedna odcinka, jak w tytule, jak złapać Ursa Grodona. Więc ogólnie tego Ursa Grodona możemy złapać, słuchajcie, od 1 kwietnia do 1 maja, no wiadomo, tam rano do save'u serwera. Jest to mont taki okresowy, tylko raz w ciągu roku możemy go złapać. No i ogólnie, aha, jeszcze jak widzicie, tutaj moja postać wygląda jak Warhiena, bo wczoraj byłem z Hotartim na Warhienach i nas niestety zamieniły te Warhieny. Na chwilę mogę zrobić tak, ale nic to nie da, bo za chwileczkę znowu będę przemieniony, jakaś klątwa na mnie jest. W każdym razie tylko raz w roku możemy tego monta złapać. A propos tego monta, to też mam taką swoją historię, dlatego że
obstawiam, że nie pamiętam na 100%, ale chyba był to 2014 rok i muszę Wam się pochwalić, byłem pierwszą osobą na YouTubie, nie tyle, że w Polsce, tylko w ogóle na YouTubie, która dodała film z tego monta. Pamiętam, to był niesamowity skok taki dla mnie, dla mojego kanału, dlatego, że ten film, no powiedzmy tam w ciągu roku czasu zrobił ponad 100 tysięcy wyświetleń. Nie ukrywam, że też duży wpływ na to miała gildia, którą miałam na tamten moment na Antice. Ja nie wiem, czy są osoby, które oglądają do tej pory, ale 2014 rok to był, tak obstałem, myślę, że 2014, gildia chyba Casty Squad, bardzo tutaj miałem fajną ekipę, miło wspominam ten czas, jak grałem wtedy na Antice i właśnie bardzo mi tutaj pomagali. Widzowie, co mam nagrywać, dawali mi jakieś sugestie, doradzali mi i jak tylko dowiedzieli się, że będzie jakiś taki unikalny mont, to kazali mi to od razu nagrać. Udało się nagrać i dzięki temu też sporo osób do tego materiału dotarło, sporo osób dzięki temu zdobyło tego monta. No i właśnie bardzo dużo było komentarzy jakichś takich zagranicznych, że thank you bro, coś tam i tak dalej. Chciałem Wam o tym powiedzieć, nie wiem, czy Was to interesuje, ale myślę, że zawsze będę jakieś takie historie swoje tutaj przeplatał. Jak wiecie, no wszystkie filmy z kanału Casty zostały usunięte. Wydawało mi się, że już po prostu z tej TB uda mi się uciec, a właściwie no to był taki etap, że bardzo ciężko miałam na tej TB i po prostu chciałam robić coś innego ze względu też na swoje zachowanie. Ja byłem dojeżdżany przez ludzi, to był nie był to miły okres w moim życiu, był to okres pełen stresu. Tutaj Wam tylko tak chciałam pokazać, że tam są frosty, nie pamiętam, czy jakoś dużo ich tam jest, ale możecie sobie też podejść i sobie tam poekspić. Także wszystkie filmy z kanału Casty pokasowałem. No i co? No i tamten kanał został pozostawiony na muzykę, ale tak naprawdę aktualnie wchodząc na tą Nadorę, to ja czuję taki stary klimat tych nagrywek i w ogóle, więc bardzo prawdopodobne, że uda mi się chociaż część, namiastkę tego odbudować, co było tam, no nie? W każdym razie tak Wam się chciałem pochwalić a propos Ursa Grodona. No i co, mordeczki? Słuchajcie, miejsce, w którym aktualnie się znajduję, to jest miejsce, do którego na co dzień nie będziemy mogli się dostać. Jakby to jest przez ten miesiąc otworzone i więcej niestety no, nie możemy się tutaj dostać. Jak widzicie, znajduję się tutaj czekoje i nie przyszedłem tutaj, znaczy przyszedłem tutaj ogólnie ze względu na to, że tutaj tak naprawdę musimy wylocić taki przedmiot, który się nazywa Fire Prof Horn i wypada on właśnie z tych czekoi, przy czym wypada on bardzo rzadko. Dwa razy przymierzałem się do nagrywek tego materiału, bo tam po prostu mi coś nie pykło, zapomniałem czegoś dodać w ogóle do OBS-a, więc nagrywam to drugi raz. Natomiast jeżeli nie wspominałem, to chciałem Wam powiedzieć, że pół godziny dzisiaj przed ogólnie nagrywaniem odcinka poświęciłem na to, żeby tutaj spróbować wylocić tego Fire Prof Horna, ale niestety mi się nie udało, także pół godziny biłem tutaj te czekoje i nic z tego. Więc postaram się teraz tak naprawdę szybko przebiec tego respa, też nie wiem, czy chcę tracić po prostu na to czas na odcinku, żeby to locić. No ale co, spróbuję wylocić tego Fire Prof Horna, bo jest on nam potrzebny do... ja w ogóle teraz się zakręciłem, że ja w ogóle nie wziąłem Melting Hornów. Także za chwileczkę będę musiał się po to wrócić do depozytu, tak mi się wydaje. No i jaka tutaj jest historia? Słuchajcie, musimy z tych czakojów wylocić Fire Prof Horna i użyć go z Tinderboxem. Tinderboxa możemy otrzymać bodajże raz na save serwera, albo co, na przykład tam 20 godzin czy coś takiego. Tu akurat powiem szczerze, że nie sprawdziłem tego dokładnie, to mówię z pamięci, więc w razie gdybym gdzieś tam się pomylił czy coś, to bardzo bym Was prosił o to, żebyście mi dali znać w komentarzach, dobra? Bo tak jak mówię, no zapomniałem sobie po prostu tego sprawdzić. Więc w międzyczasie, kiedy ja sobie będę tutaj ogólnie wybijał te czakoje, to sobie porozmawiamy na luzie. Bardzo Wam dziękuję za tak samo pozytywne komentarze ostatnio pod ostatnim odcinkiem. Widziałem, że te historie moje tibijskie Wam się spodobały. No i tak jak mówiłem, ja takich historii tibijskich mam naprawdę mnóstwo. I myślę, że będę gdzieś je tam przeplatał, jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków. Przy czym jest taki mały problem, że wiecie, ja tu zaraz odskoczę z levelem, no i niekoniecznie będę mógł na przykład, nie wiem, opowiadać o jakichś historiach związanych z Minotaurami, jak będę miał na przykład 130 level, wiecie o co chodzi. Dlatego też
w ostatnim odcinku już wspominałem, że muszę troszeczkę przycisnąć z wbijaniem levela, ale też muszę robić to z głową tak, żebym mógł ponagrywać jakieś fajne jeszcze odcinki, ewentualnie zawsze mogę założyć nową postać, ale wolałbym ogólnie właśnie cisnąć z tą serią. Także na pewno moje historie tibijskie będą przeplatane, mam już pomysł na następny odcinek nawet, także będę nagrywał. Ostatnio zacząłem Expeed z Hotartim, expeedliśmy też z Bezimiennym. Dzisiaj jeden z widzów też pisał komentarz, że jest druidem i chciałby do nas dołączyć. I a propos właśnie tego druidowania, słuchajcie, szukamy aktualnie druida do ekipy, którą będziemy sobie grali. Powiem wam tak, ja i Hotarty, czyli no, nasz główny powiedzmy teraz team, bo tam Bezimienny ogólnie zaczął od nowa chyba robić druida, więc może też z nami będzie grał. Znaczy grał paladynem, ale zaczął robić druida. No i sprawa wygląda tak, że my będziemy expić, właściwie to Hotarty dostosuje się tak naprawdę do mnie, także jestem mu bardzo wdzięczny i pozdrawiam go serdecznie. Powiedział, że dopasuje się do mnie, że będziemy wtedy, kiedy ja będę grał na streamach, to on też będzie grał, żeby nikt tam nikomu nie odskakiwał z levelem, bo zawsze, o ile na tych niskich levelach, jak gdzieś zaczynałem grać, no to wiadomo, że zbierała się powiedzmy ekipka, dało radę zebrać team, a później ludzie gdzieś tam grali, no wiecie, zawsze poza moimi streamami i tak dalej, uciekali z levelem i później już nie było team hunta i ja w efekcie czego wbijałem około 200 level i później na przykład była taka sytuacja, że jakby to powiedzieć, no po prostu nie miałem później z kim expi, tak, bo ludzie mi za bardzo uciekali. To tutaj z Hotartym jestem dogadany tak, że gramy na razie razem, zobaczymy jak to będzie później, ale też właśnie a propos tego druida, to chciałem powiedzieć tak, że jeżeli macie w planach jakoś bardzo szybko levelować czy coś, no to prędzej czy później pewnie skończymy tego expa, bo kurczę, no pewnie ktoś tam odskoczy za bardzo z levelem, nie? Także my to sobie gramy tak na spokoju, na luzie, tak bardzo RPGowo, więc jeżeli chcielibyście ewentualnie dołączyć, no to zapraszamy, szukamy druida. Jednocześnie też wyprzedzam tutaj prawdopodobnie pytanie o gildię, bo za każdym razem, kiedy gdzieś tam zaczynam grać, są pytania, czy będę zakładał gildię dla widzów i tak dalej. No i powiem wam tak, już chyba się wypowiadałem na ten temat w poprzednim odcinku, że o ile kroć myślę o gildii, to zawsze jakieś pamiętam, że były problemy z tej gildii, koniec końców. Więc nie chciałbym się, wiecie, deklarować, że zakładam gildię, że zbieram tutaj ekipę, bo ja po prostu, po pierwsze, nie mam czasu na to, żeby zajmować się tą gildią, a po drugie, często są jakieś rozłamy, odłamy. Ja bardzo nie lubię, jeżeli ktoś jest nielojalny, ktoś jest dwulicowy i fałszywy. Bardzo tego nie lubię, a niestety, no, ostatnio miałem sytuację na pewnym serwerze, że bardzo ja na tym źle wyszedłem. W każdym razie no, nie będę się w to zagłębiał. W każdym razie no, nie chcę zakładać żadnej gildii. Raczej jeżeli już, no to jakaś ekipka, tak żeby sobie pogadać, posiedzieć na Discordzie właśnie i tak dalej. I też nie zawsze, bo tak jak wspominałem, jestem mocnym introwertykiem, więc wiecie, po prostu ja czasami potrzebuję pobyć sam, czasami potrzebuję sam odpalić streama, no tak już po prostu mam i nic na ten temat nie poradzę, po prostu taki jestem i ja już to zaakceptowałem. Myślę, że jeszcze jest dużo ludzi, którzy na przykład nie do końca potrafią to zrozumieć, jak to jest, no ale każdy z nas jest inny, tak? Każdy w inny sposób podchodzi do życia i tak dalej. Wiecie co? Słuchajcie, bardzo słabo nam to idzie. Znaczy, ja i tak planowałem chwilę tutaj posiedzieć, żeby wam to pokazać, bo niestety ten Fire of Profhorn wypada bardzo rzadko, nie? Tak jak mówię, no już 10... znaczy, co ja gadam? Już pół godziny tam poświęciłem na to i teraz ile siedzimy? 10, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo widzicie, mam zjechaną troszeczkę staminę, ale no już troszeczkę tutaj siedzimy, więc zrobimy tak. Ja się aktualnie wybiorę jeszcze do depozytu, ze względu na to, że po prostu zapomniałem sobie kupić tych Melting Hornów, nie? Myślałem, że... znaczy... Wiecie, po prostu ja to się zawsze gdzieś tam rozgadam i zapomnę. No może jeszcze będziemy mieli farta i się uda to zlocić. I za chwileczkę wam pokażę, gdzie się zdobywa drugi item i w jaki sposób ogólnie z tym można podziałać. Nawet może kupię po prostu na markecie tego Fire Prof Horna, żeby wam pokazać. Bo z tego co pamiętam, to... Tylko nie wiem, czy to nie tyczyło się Tinderboxa. Także za chwileczkę to zobaczymy. Tu coś wypadło, czekajcie. Coś tam przegapiłem? Nie, dobra. Rybki wypadły, okej. Jeszcze sobie zabijemy tego, okej.
A, jeszcze tego. Ja tak właśnie dzisiaj tutaj chodziłem, powiem wam o tym respie i tak mówię, a, jeszcze tego. Nie za bardzo mi się chciało tutaj expić, znaczy expić, zdobywać tego Fire Prof Horna, ale powiem wam tak. Plus tego miejsca jest taki, że na dobrą sprawę możemy iść tutaj już na, nie wiem, jak mamy eksurę, to myślę, że powinniśmy sobie poradzić. Widzicie, mamuta macie po drodze, więc z nim ewentualnie byście się musieli uporać. Ale tak to, no to ogólnie nie ma tutaj jakichś mocnych potworów, te czakoje są w miarę łatwe, no i też można zarobić na tym sporo kasy, tak? Właśnie locąc te Fireproof Horny. Dobrze, na chwileczkę teraz oderwę się od tego tutaj świata naszego tibijskiego i chciałbym wam powiedzieć, że jak wiecie, na moim kanale jest opcja wspierania, jest coś takiego jak wykupienie wspierającego, to jest taka comiesięczna subskrypcja, że na przykład decydujecie się na to, żeby przekazać mi powiedzmy 10 zł, tam jest chyba 49 i 100, w zależności są różne poziomy tych wspierających i decyzja tak naprawdę należy do was, bo nie ma tam naprawdę, tak naprawdę jakichś bonusów w zależności od poziomu. Niektórzy streamerzy tak ustawiają, ja na razie tego nie ustawiłem, na razie chyba nie będę tego zmieniać, na pewno jakieś materiały tylko dla wspierających planuję, ale to jeszcze nie chcę nic mówić i tak dalej. W każdym razie, każdy wspierający otrzymuje specjalną rangę na Discordzie ekipy Castiego, więc tam was też zapraszam, dlatego że nawet jakbyście chcieli ze mną poexpić czy pogadać, to możecie tam wbić. No i są takie plakietki dla wspierających. Na prośbę moich widzów zmieniłem ogólnie te plakietki. W tej chwili wam się wyświetlają na ekranie, jak one wyglądają. W zależności od tego, ile miesięcy wspieracie mój kanał, to taką macie plakietkę, więc coś takiego wyświetla się przy nikach. Chciałbym też o tym powiedzieć. Oczywiście na streamach często są specjalne losowania dla wspierających, także jeżeli ktoś by chciał, bardzo będę wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wspierających. Taka krótka wstaweczka. No i jesteśmy już w depozycie. Jeszcze raz was bardzo przepraszam, że tak zakręciłem, ale widzicie, człowiek się nieraz zapomni. Dobra. Thunderboxa nie możemy zdobyć, czyli to dobrze kojarzyłem. I mamy tak. Fireproof Horn. Mamy coś takiego, więc myślę, że mogę to kupić za te 20k. Tak jak mówię, dzisiaj udało mi się sprzedać tego Slack Draga, to będzie ok. I mamy również Melting Horn, którego, co ciekawe, no cena, jak widzicie, jest jeszcze niższa niż samego tego Fireproof Horna, więc no dobra, zrobimy, dobra, biorę 5, wiem, że to jest dużo, ale tego mounta z kolei też nie tak prosto wcale złapać, więc będziemy mieli 5 Melting Hornów, którymi możemy bezpośrednio oswajać tego mounta. I mamy jednego Fireproof Horna, który będzie nam służył do właśnie zrobienia tego Melting Horna. I teraz właśnie w tym momencie wam to pokażę, jak to wygląda. Umówimy się tak, że jeżeli udałoby mi się szybko zdobyć tego Ursa Grodona, to te po prostu horny będę losował na streamie, także Będą losowania na nie, nie? Mam nadzieję, że uda nam się szybko złapać. Choć powiem wam tak szczerze, że ja pamiętam, że miałem dosyć spore szczęście, kiedy łapałem tego monta właśnie pierwszy raz na Antice, jak nagrywałem ten film, bo tam chyba bardzo szybko udało mi się to złapać. Natomiast pamiętam, że były osoby, które chyba z 20 razy do tego podchodziły, w tym mój kolega Śwista, którego pozdrawiam. Wyślę mu linka do filmu, zobaczymy, czy będzie oglądał, wariacik. No i właśnie nie udało mi się chyba z 20 razy złapać. Też lata był taki zawiedziony, bo to były takie czasy, gdzie nie było Tibia Coinów, gdzie nie można było tego przehandlować i mieć kasę nagle. No i też ogólnie jeszcze chodziliśmy do szkoły, więc nawet jeżeli mielibyśmy możliwość ogólnie, nie wiem, mielibyśmy kasę, to nie byłoby tak prosto ogólnie to zdobyć. Także sobie dobra, no to idziemy, ja zaraz sobie zobaczę jeszcze, co tutaj mam dla was do powiedzenia. Mam tutaj pozapisywane na pewno jakieś rzeczy, tylko widzicie, strasznie nie wiem, ja coś dzisiaj, kurczę, nie mogłem się zebrać, zapomniałem ustawić tych plakietek dla wspierających i tak dalej tutaj w OBS-ie, dlatego musiałem nagrywać drugi raz. Okej. Z ostatnich takich rzeczy, teraz wam pokażę drogę do następnego przedmiotu, który będziemy potrzebowali, żeby zdobyć ogólnie Melting Horna, także idziemy. Pisaliście mi z tym wychodzeniem ogólnie na Levitate czy na
parcelach, że teraz już tak się nie da zrobić, że Cipsoft to po prostu zmienił. Także to też była taka dla mnie ciekawostka, bo ja jak grałem, to jeszcze pamiętam, że dało się tak bić. Teraz jest exhaust. Także widzicie, no ile gra została ułatwiona na zasadzie takiej, że moglibyśmy ze spokojem, że tak powiem, to teraz jeszcze lepiej to robić, no to niestety Cipsoft nam nie daje takiej możliwości, także musimy teraz solować potwora. Myślę, że to ciekawa zmiana na pewno, nie? Wiecie, oni też mieli świadomość, że dużo osób wykorzystuje to wchodzenie i schodzenie, ale miało to swój urok. Dobrze, tutaj musimy wyjść, słuchajcie, Exani Hurapem i czekajcie, okej, tu są frosty, więc uważajcie. I musimy wyjść jeszcze tutaj, tak? Tutaj i jeszcze wyżej? Kurczę, powiem wam, że nie sprawdzałem tego przed odcinkiem, także jestem tutaj teraz w tym momencie. O, tutaj jest przecież, jest ten szkielecik. Dobra, nie zwróciłem uwagi. Okej, wychodzimy sobie tutaj, klikamy na niego i mamy Thunderboxa. I teraz Thunderboxa klikamy na Fireproof Horna i udało nam się zdobyć Melting Horna. Także w razie, gdyby ktoś nie chciał z was wydawać pieniędzy na Melting Horna na storze, no to znaczy nie na storze, tylko na markecie, to możecie po prostu go zdobyć locąc tego itemeczka, czyli Fireproof Horn z Chakoyów i później raz chyba na save servera mi się wydaje, że możecie po prostu wyjąć z tego szkieleta, tego Tinderboxa, łączycie sobie i macie już ten przedmiot. Także teraz pozostało nam jedynie udać się w miejsce, gdzie znajdują się te Ursa Grodony i spróbować je, że tak powiem, wydobyć z lodowca, no można tak powiedzieć, tak, bo to są, te potwory są w lodowcu zamknięte i właśnie ten Melting Horn to tak chyba w dosłownym tłumaczeniu znaczy topniejący róg, ale no w tym kontekście łapania to bardziej róg, który pomaga łuk do topnienia, o, może coś takiego, no nie wiem, może macie jakiś inny pomysł, żeby jak to nazwać. Aj, dawaj, czekaj, gdzie jesteś, skurczybyku mały. Dobra, cyk. Elegancko, jeszcze tutaj będą po drodze. Okej, no to idziemy tutaj. Ja tutaj mapę mam odkrytą. Mam mapę pobraną, ogólnie gotową. O, jakiś ziomeczek jest. Zobaczymy w ogóle, czy te Ursa Grodony tutaj będą, bo też dużo ludzi na to poluje i one, wiecie, po prostu jakiś czas później trzeba odczekać, żeby znowu się pojawił w tym lodzie. Bardzo klimatyczny mod i w sumie mi się podoba, mógłbym w nim latać, jak mi się uda go oswoić, to będę na pewno w nim latał. Aha, okej. Dobra, myślę, że nie mam poustawionych hotkeyów, mam tam jakieś, z tego co pamiętam, SD-ki na wszelki wypadek, ale mam nadzieję, że nie będą mi jakoś bardzo potrzebne. No, tutaj raczej najmocniejsze potwory, jakie tutaj możecie spotkać, to będą wiwerny, więc raczej nie ma czego się obawiać. No, zależy też na którym levelu idziecie to łapać, no i też może ich być w pewnym momencie sporo. Dobra, cyk. Ale jak widzicie, dajemy sobie radę. No i jak widzicie, w tym miejscu aktualnie mamy takiego Ursa Grodona. Tych miejsc tutaj jest kilka, chyba jak widzę mam pozaznaczone takimi tutaj flagami na mapie. I teraz tak, podchodzimy, klikamy, no i niestety rozwaliła się ta ściana i nie udało się go złapać. Musimy bodajże 3 razy kliknąć, żeby się udało. Także no jeden horn mamy rozwalony, dlatego wziąłem tego po prostu na wszelki wypadek troszeczkę więcej. Ale mamy już drugiego. W sumie może nie będę dobijał tej wiwerny, co? Okej, klikamy. Ups. No i niestety znowu się rozwalił, dlatego właśnie miałem świadomość tego, że to tak wygląda. No cóż, zobaczymy zaraz. Okej, tutaj idą dwie wiwerny, więc ja myślę, że sobie może to wybiję. Cyk, żeby nam nie przeszkadzały skurczybyki małe. Dobra, mamy następnego. Uwaga. Dobra, wybiję, żebym to zrobił może tak na spokojnie. Nie mam w ogóle jeszcze łeka na tym. Może bym sobie łeka ustawił. To by było trochę lepiej. No na pewno by nie było tak jak na giwerii, ale wiecie. Cyk, dobra. Okej. No cóż, próbujemy dalej. Raz, dwa, trzy. O nie, rozwalił się za ostatnim razem. Cholera, jeszcze sprawdzę, muszę się upewnić, ale tak mi się wydaje, że... no tak, taki był komunikat. Tutaj są frosty, Lancer Beetle tu są, no to nieźle. Nie pamiętam, co tam jest dokładnie na tej miejscówce. Nie będę teraz schodził, bo szkoda czasu.
ale idziemy dalej, idziemy jeszcze łapać, bo mam 3 horny. No właśnie z tymi hornami, kurczę, to tak bywa, wiecie? Właśnie to tak bywa, dlatego wolałem na wszelki wypadek wziąć więcej. Tutaj mamy, aha, Crystal Spidery tutaj są, no to grubo. To patrzcie teraz, jaki zrobimy old school style. Dobra, cyk. Patrzcie, pamiętacie takie expie, nie? Na TB 7.4 tak się expiło. Ja ogólnie na TB 7.4 to nie grałem ogólnie. Znaczy w sensie ja zaczynałem grać na TB 7.6 i kiedyś wszedłem na jakieś OTS-a i próbowałem bić tak na battle z runek. No bo tam się nie da ustawić hotkeyów, także śmiali się ze mnie, że tak zrobiłem, no ale nie wiedziałem po prostu. Okej, okay, raz. No niestety. No niestety, niestety. Bardzo mi przykro z tego powodu, bo już mamy hornów coraz mniej. A szkoda, bo chciałem wam zrobić giveaway'a, kurczę, ale miejmy nadzieję, może tym się uda złapać. Może to będzie akurat szczęśliwy horn. Dobra, jest następny. Raz. Dwa. Trzy. I... niestety, znowu się rozwalił. Cholera jasna. Został mi ostatni horn. Bardzo mnie to smuci. No ale cóż, może będzie akurat szczęśliwy. Choć powiem szczerze, że dzisiaj mam fatalny dzień, strasznie mnie łeb nawala od rana. No i tak zastanawiałem się, czy nagrać ten odcinek, czy nie, bo w końcu miałem chwilę czasu. Dobra, raz. Ajajajajaj, no niestety. No niestety. Bardzo mi przykro, że nie udało się złapać. No wydałem na to trochę kasy, no tutaj jak widzicie na tym serwerze, no to sporo to kosztuje. Jeszcze się upewnię, czy tam, nie wiem, czy może, nie no, nie mam niestety. Także niestety nie udało się złapać, ale chciałem wam pokazać właśnie w ten sposób, że możecie sobie tego Ursa Grodona złapać, może to się komuś przyda. No i już patrzymy, co tam ogólnie mam jeszcze wam do powiedzenia, bo ten odcinek głównie miał się skupiać na tym, że łapiemy Ursa Grodona. Niestety tym razem się nie udało. Chciałbym wam powiedzieć, że w tym roku, już chyba wspominałem ostatnio, że w tym roku jest 10-lecie mojego kanału, znaczy 10 lat mojej działalności w ogóle na YouTubie, jak zacząłem nagrywać Tibie. Dokładnie to było 21 czerwca 2012 roku. No i w tym roku jubileusz mamy, także prawdopodobnie będzie spotkanie z widzami. Na pewno będzie w Krakowie, myślę jeszcze nad Katowicami, bo zawsze robiłem Kraków i Katowice. To były dwa miejsca, gdzie zawsze jechałem na spotkanie z widzami. Zawsze pamiętam, miłe, sympatyczne osoby przychodziły. Więc tak bym wam chciał dać po prostu znać wcześniej, że coś takiego będzie, więc może ktoś z was chciałby się wybrać, chciałby się zobaczyć, miło spędzić czas. To możecie sobie powoli jakoś plany tam układać, no bo tak w sumie się wydaje, że niby tam połowa kwietnia, ale już zaraz maj szybko zleci i mamy czerwiec. Także chciałbym to zrobić docelowo, jak już będzie naprawdę ciepło, jak już nie będzie takich dni, że tam nagle, kurde, pada deszcz, czy jest chłodno, czy coś, wiecie, na takiej zasadzie, no nie? No dobrze, słuchajcie, niestety ten odcinek, nie wiem, czy wam się spodoba, bo koniec końców było to wszystko trochę takie poplątane, trochę chaotyczne, ale tak jak mówię, tu pierwsza sprawa, gonił mnie ostatnio czas, miałem bardzo, bardzo duże parcie na to, żeby nagrać ten odcinek. I co? I kurczę, jeszcze dzisiaj wstałem, fatalnie się czułem. Ale no mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zapraszam do zostawienia łapy, komentarza. Dajcie znać, za którym razem wam się udało złapać Ursa Grodona. Pozdrawiam i do zobaczenia na streamach. Cześć!